Cześć, Grafoto. Dzisiaj w polu na zlecenie firmy Invigo fotografowaliśmy kolejny etap projektu spaceru wirtualnego, w którym pokazujemy produkt klienta, czyli środki pastobójcze. Tak w skrócie, mamy trzy poletka, dwa poletka są opryskane produktem klienta, jedno poletko jest bez oprysku. Pierwszy etap prac został wykonany w październiku tamtego roku, natomiast dzisiaj jesteśmy na aktualizacji. Koncepcja jest taka, żeby w perspektywie czasu pokazać, jak ten produkt daje sobie radę, tak, z chwastami, bo też były wykonane zdjęcia z drona w tym projekcie. I tutaj już na zasadzie kontrastów z góry widać ciemniejsze obszary, czyli tam, gdzie są chwasty, nie było zastosowanych oprysków, natomiast tam, gdzie był zastosowany produkt mojego klienta, widać od razu różnicę. Dodatkowo wykonaliśmy zdjęcia właśnie z gruntu plus zdjęcia detalu, gdzie już widać z bliska tą różnicę. Zapraszam na stronę internetową, którą podlinkuję w opisie oraz tutaj na filmie, która będzie przekierowywała do tego projektu. Co, zapraszam, jeśli znajdziecie analogiczne zastosowanie w swoim biznesie, w swojej firmie na technologię 360 połączoną na przykład z dronem, to również zapraszam do kontaktu, pomogę, podpowiem, może uda nam się robić coś fajnego. Tutaj taka ciekawostka, z tego co mi tutaj klient opowiadał, jest to pierwszy tego typu projekt na pewno w Polsce, a może nawet i w Europie, żeby połączyć prezentację tutaj produktów tego typu w technologii 360, spacerów 360, także obserwujcie, pewnie niedługo będzie więcej wieści na ten temat. No i aktualizacja z dzisiejszego dnia. Do zobaczenia, cześć!